Bycie najstarszym z rodzeństwa wiąże się z pewnymi korzyściami. Ma się prawo do rozkazywania młodszym, nie trzeba nosić po kimś ubrań i oczywiście jest się najinteligentniejszym. Chwila, moment, że co? Tak, dobrze słyszeliście. Badania dowodzą, że pierworodni osiągają wyższe wyniki w testach IQ. Jeśli jednak nie jesteście najstarsi, nie ma się co denerwować. Możecie poszczycić się innymi wspaniałymi cechami, ale w przypadku zasobu słownictwa, czytania, a nawet wygłupów, starsze rodzeństwo rozkłada was na łopatki. Nieważne, czy macie jednego brata, jedną siostrę, czy jest was pięcioro, w dzieciństwie pewnie doświadczyliście między sobą zdrowej rywalizacji. Kto wie, może dzieje się to także w dorosłym życiu. Najnowsze badania przeprowadzone przez ekonomistów z Uniwersytetu w Edynburgu dowodzą, że to starsze rodzeństwo ma więcej powodów do przechwałek. Uczeni co 2 lata oceniali około 5000 dzieci w wieku do 14 lat. Odkryli, że w porównaniu z młodszym rodzeństwem to pierworodni posiadają lepiej rozwinięte umiejętności myślenia. To nie tak, że zgarnęli wszystkie geny mądrości, zanim młodsi w ogóle mieli szansę je zdobyć. Chodzi o to, że starsze rodzeństwo doświadczyło od rodziców wzmożonej uwagi oraz stymulacji umysłu. Dlaczego tak jest? Pomyślcie tylko. Jedno dziecko pod opieką oznacza więcej poświęconego czasu. Łatwiej przecież pomóc w zadaniach i zajęciach jednemu maluchowi niż całej gromadce. Aktywności, takie jak czytanie, granie na instrumentach i robótki ręczne, stają się tym trudniejsze, im więcej ma się pociech. Większa atencja przyczynia się do lepszego pobudzenia mózgu, dlatego łatwiej udaje się rozwinąć różne umiejętności, na przykład wykonywania zadań czy radzenia sobie z problemami. W jakich dziedzinach lepiej radzi sobie starsze rodzeństwo? Pierworodni mają lepsze wyniki w sprawdzianach dotyczących słownictwa, dobierania liter, czytania na głos i testach obrazkowych. Według danych uzyskanych przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy, starsi z rodzeństwa uzyskali także lepsze wyniki w testach na inteligencję, i to mając zaledwie roczek. Całkiem imponująca statystyka, prawda? Dobrze, a co z młodszymi? Czy mają jakąś przewagę w związku z kolejnością urodzenia? Oczywiście, że tak. Według badania uniwersytetów w Birmingham i Reading, młodsze dzieci mają tendencję do buntowania się. Oznacza to, że częściej podejmują ryzyko i tym samym ich sukces w świecie biznesu jest bardziej prawdopodobny. Badanie wykazało, że najmłodsi w rodzinie mają aż o 49% większe szanse na karierę przedsiębiorcy i założenie własnej firmy. No i co? Kto komu teraz rozkazuje? Co nie, młodzieniaszki? Mimo że wiele badań wykazuje różne korzyści i straty, które wynikają z bycia młodszym czy starszym, to przecież w kwestii wychowania żadna rodzina nie jest taka sama. Weźmy chociażby czynniki takie jak dochody i środowisko. Mogą one zadecydować o tym, czy dziecko osiągnie w życiu sukces. Rezultaty wcale nie muszą być jednakowe. A co z rodzeństwem wychowanym w nietypowych okolicznościach, jak na przykład książę Harry i książę William z brytyjskiej rodziny królewskiej? Skoro William jest o 2 lata starszy od Harry'ego, to który waszym zdaniem jest mądrzejszy? Nie da się tego stwierdzić na 100%, chyba że przyjaźnicie się z jednym z nich. Istnieją jednak różne przesłanki świadczące o tym, że to starszy z książąt jest odrobinę rozsądniejszy. Wielkimi krokami zbliżają się narodziny pierwszego dziecka Harry'ego i Meghan Markle, a skoro książę William dobrze orientuje się w temacie, to na pewno będzie mógł udzielić im kilku rodzicielskich porad. Po prostu zdobył w tej dziedzinie odpowiednie doświadczenie. Nie zawdzięcza swojej wiedzy jakiejś wrodzonej mądrości. Myślę, że aby ustalić, który z braci jest inteligentniejszy, należałoby zorganizować im pojedynek na inteligencję. Czy jesteście najstarszym z rodzeństwa i zastanawiacie się, czy pod względem bystrości umysłu rzeczywiście przewyższacie młodszych członków rodziny? A być może jesteście najmłodsi z całej piątki, a jednak macie pewność, że inteligencja to akurat wasza mocna strona. Przekonajmy się. Istnieje wiele sposobów, aby sprawdzić, czy faktycznie posiadacie najbystrzejszy umysł. Oto kilka cech, które mogą wskazywać, że niezłe z was mądrale.
wiecznie się martwicie? Czy ciągle czujecie, że o czymś zapomnieliście? Czy każdego dnia z niepokojem myślicie o swoich bliskich? Przykro mi to mówić, ale oznacza to, że zamartwiacie się trochę za bardzo. I kiedy dla wszystkich dookoła, w tym również dla was samych, jest to nieco irytujące, może to również świadczyć o wysokim poziomie inteligencji. Badanie przeprowadzone w 2015 roku przez psychologa doktora Aleksandra Peniego ujawniło, że ludzie, którzy częściej się przejmują, uzyskali lepsze wyniki w ustnym teście na inteligencję. Takie osoby o wiele więcej zastanawiają się nad konsekwencjami swoich czynów. Jest to forma krytycznego myślenia. Jeśli więc zamartwiacie się, czy jesteście mądrzy, czy nie, martwcie się dalej. W dzieciństwie graliście na instrumencie. Pamiętacie pozaszkolne lekcje gry na pianinie? Pewnie wtedy wcale wam się nie podobały, ale powinniście podziękować rodzicom, że was do tego zmuszali. Nauka gry na instrumencie usprawnia bowiem rozwój dziecka. Według badania Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, wczesna edukacja muzyczna przynosi maluchom wiele korzyści, również w perspektywie szkolnych testów i sprawdzianów. Odkryto, że nawet jeden miesiąc lekcji muzyki u dzieci w wieku od 4 do 6 lat może znacznie poprawić rezultaty wspomnianych testów. Teraz pewnie chętnie wrócilibyście do gry na pianinie, prawda? Jesteście introwertykami. Nie znosicie sobotnich wyjść do klubu? Wolicie oglądać seriale ze swoim kotem? To wcale nie znaczy, że jesteście nieudacznikami. To introwertyzm. Wolicie po prostu spędzać czas w samotności, a nie chodzić na imprezy i spotykać się z mnóstwem ludzi naraz. Tłumy sprawiają, że później czujecie się wykończeni, a w cichym i spokojnym otoczeniu nie musicie nikogo udawać. Jeśli ten opis do was pasuje, możecie być bardziej inteligentni, niż wam się wydaje. Według Centrum Rozwoju Szczególnie Uzdolnionych, aż 60% utalentowanych dzieci jest introwertykami. Uważa się, że zamknięci w sobie ludzie dużo rozmyślają, a to cecha bardzo inteligentnych osób. Wychodzi na to, że wcale nie musicie się wstydzić, jeśli sobotni wieczór wolicie spędzić w domu. Mówicie do siebie. Kiedy chodzicie po supermarkecie, albo gdy siedzicie sami w mieszkaniu, zdarza się wam mówić do siebie? Na pewno z zewnątrz wygląda to dziwnie, ale takie zachowanie może być również dowodem na bystrość umysłu. Gary Lupian, psycholog i badacz, przeprowadził w tym temacie pewien eksperyment. Poprosił 20 osób, żeby poszły do sklepu i zapamiętały wszystkie rzeczy z listy zakupów. Połowa badanych miała za zadanie powtórzyć nazwę produktów na głos, a druga połowa miała milczeć. Na końcu okazało się, że ci wymawiający dużo szybciej odnaleźli je w sklepie. Lupian wysnuł wniosek, że ludziom, którym na co dzień zdarza się mówić do siebie, zwykle łatwiej zapamiętują, lepiej się koncentrują oraz bardziej świadomie przetwarzają myśli. Następnym razem, kiedy rodzina będzie się z was śmiać, przyłapując was na gadaniu pod nosem, możecie im powiedzieć, że oto mają przed sobą dowód, że jesteście najbystrzejsi w rodzinie. Macie tendencję do prokrastynacji. W szkole pewnie wam powtarzano, że nie warto zostawiać zadań na ostatnią chwilę. Pewnie nie zdawaliście sobie sprawy, że może to świadczyć o wysokim poziomie inteligencji. Nie wierzycie? Popatrzcie na genialnego Steve'a Jobsa. Dyrektor generalny i współzałożyciel Apple'a również lubił leniuchować. Psycholog Adam Grant twierdzi nawet, że taka cecha stanowi kolejny dowód jego wybitnej inteligencji. Według Granta odkładanie zadań na później, zamiast wykonywania ich od razu, pozwala na naturalne pojawianie się innowacyjnych pomysłów. W ten sposób Jobs nie zadowalał się oczywistymi i typowymi rozwiązaniami problemów. A wy myśleliście, że odkładanie obowiązków to lenistwo. Przecież to tylko taka rozgrzewka dla waszego niesamowitego mózgu. Byliście klasowymi klaunami. Jeśli uwielbiacie rozśmieszać ludzi i od czasu do czasu nie potraficie powstrzymywać się przed rzuceniem jakąś ciętą ripostą, to na poziomie werbalnym jesteście pewnie inteligentniejsi od innych. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Meksyku wykazało, że dowcip ma wpływ na zdolności intelektualne i wspomaga bystrość umysłu. W analizie wzięło udział 400 studentów. Poproszono ich o wypełnienie różnorodnych testów i dopisanie zabawnych sentencji do komiksów.
86% spośród tych, którzy uzyskali wyższe wyniki z testu, miało też zabawniejsze podpisy pod rysunkami. Okazuje się, że jeśli potraficie rozśmieszyć ludzi, możecie pochwalić się nieprzeciętną bystrością umysłu. Uwaga, nadciąga podwójne zagrożenie. Czy uważacie się za najmądrzejszych w rodzinie? To pewnie dlatego, że jesteście starszym rodzeństwem. A może zwracam się do młodszego rodzeństwa, które się z tym nie zgadza? Dajcie znać w komentarzach. Czekam na wasze opinie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Zasubskrybujcie nasz kanał i pozostańcie na jasnej stronie.